Edycja kolekcjonerska Lords of the Fallen. Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem Onym, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do Was z unboxingiem edycji kolekcjonerskiej Lords of the Fallen. Tak jest, udało się, jest ona u mnie, bo została udostępniona przez widza. Tak więc dziękuję Ci, Lenukre, serdecznie za tą oto edycję. Dzięki temu mogę nagrać materiał, wrzucić i przedstawić moją opinię i zobaczyć, jak ta edycja się prezentuje na żywo. Jeżeli chcecie i ogólnie Wy mnie oglądacie, wspieracie mnie, to wpadnijcie serdecznie do Lenukra. Jego link do Instagrama znajduje się na dole w opisie, w komentarzu, w sumie wszędzie. Więc serdecznie Was teraz zapraszam, a Tobie jeszcze raz serdecznie dziękuję. I może Ci oddam, zobaczymy, bo z tego co wiem, to kolega Rafuzer powiedział, żebym jej nie oddawał, tak więc musisz rozmawiać z nim. Widziałem zdjęcia, widziałem filmiki, ale stwierdziłem, że i tak, mówiąc bardzo skromnie, ja to najlepiej pokażę. Więc teraz sobie zajrzyjmy do środka. Jeżeli chcielibyście zakupić tę edycję, jeżeli jakiekolwiek oferty są, no to link w opisie jest do mojego poprzedniego wpisu na temat tej oto edycji, to możecie sobie zobaczyć i odświeżać. No przecież ja swojego zamówienia nie odbierałem, więc pewnie ono wróci z powrotem do obiegu, to jest na pewno jakieś edycje jeszcze w sprzedaży się pojawią. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i komentarz, co wysuniecie o tej edycji kolekcjonerskiej, jak i o samej grze. Bo tu mieliśmy ciekawą rzecz, którą ja zawsze mówię, że recenzje, czy te, które są przed premierą, zazwyczaj, tak jak widzieliście, jest dziewiątki, dziesiątki, zajebisty tytuł, ale później normalne recenzje, prawdziwi gracze już to weryfikują, szóstka, siódemka. Graczom nikt nie płaci, tamtym ktoś płaci, tak więc mamy tutaj troszeczkę nierówności. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tym precedensie właśnie kupowania recenzji, które są naprawdę dość perfidne coraz bardziej. Cóż ja tu mogę więcej dodać? Otwórzmy to oto pudełko i zobaczmy, jak się prezentuje edycja, która ma podświetlany ekspozytor na figurkę, a więc zaglądamy. I tak oto prezentuje się karton tej oto edycji. Mamy tutaj kartonową obwolutę, taką dość dużą, potężną, z piękną grafiką, z oznaczeniem, że jest to edycja na PlayStation 5. Z tej strony nie mamy nic, z tej strony prezentuje się to w ten oto sposób. Jest troszeczkę informacji, wszystkie tutaj w języku polskim, ale brak składu edycji kolekcjonerskiej akurat na tym oto, na tej oto obwolucie. I z tej strony wygląda ona tak. I teraz musimy ten karton obrócić, tak wygląda z tej oto strony. Tutaj mamy tą samą grafikę, ale w ten sposób i z tyłu wygląda ona tak samo, już Wam pokazuję, wygląda to tak i z boku też dodatkowe oznaczenia. Filozofii w otwieraniu nie ma żadnej, robimy to w ten oto sposób i do góry. No i naszym oczom ukazuje się dość ciekawie zapakowana tutaj edycja gry. Co może być ciekawe w tym oto pudełku, a to, że on jest tak samym sobie też ekspozytorem na naszą figurkę, bo jest ten karton podświetlany, a tego jeszcze w edycjach nie było, więc to jest dość ciekawe zagranie, ale ujowym zagraniem jest to, że jakby wielkość figurki została zmniejszona względem pierwszych zapowiedzi i zaraz sobie też zobaczymy, ile ona faktycznie mierzy centymetrów. Mamy tutaj grę, no i całe to pudełko możecie zobaczyć z artbookiem, steelbookiem i figurką. Nawet mamy tutaj cały protektor na to pudełko, bo ono jest aluminiowe. No to jest ok. Myślałem, że to będzie po prostu w zwykłym kartonie, a tu widzę, że wjeżdża aluminium, tak więc jest dobrze. I tu w środku jest figurka, tylko muszę uważać, żeby mnie zaraz nikt nie zabił później, że coś się uszkodziło. Okej. Okay. Jest jeszcze elementy dodatkowe. Jest taki mały ten artbook. Myślałem, że będzie troszkę większy. Mamy tutaj steelbooka, który naprawdę mi się podoba, jak go widziałem. Mamy tutaj instrukcję, pilota. No i teraz trzeba się pozbyć tego. Figurkę zobaczymy sobie na końcu. Najpierw skupiłem się na rzeczach, które najbardziej lubię, czyli steelbooku oraz artbooku. Co do pudełka z grą, to Wam nie będę pokazał, bo to nie ma nic specjalnego. Sam oto steelbook prezentuje się w ten oto sposób, gdzie jest przód jego, wygląda tak. Dość ciekawa grafika, wydaje mi się, że on jest lepszy niż ten dodatkowy, który był dodawany. Tym bardziej, że ma tutaj nazwę gry na grzbiecie, a tamten tego nie posiada i tak wygląda z tej oto strony. W środku grafiki prezentują się tak. Po rozłożeniu tworzy on nam taką grafikę, w sumie nie jest ona spójna, bo jest rozdzielona, ale prezentuje się naprawdę ciekawie. Artbook mały, jest wielkości w sumie G2 tego oto steelbooka i tak samo pudełek od konsol. Wygląda w ten oto sposób z przodu, The Official Artbook, Lords of the Fallen. Fajnie, że jest tutaj, tutaj wszystko się zgadza. Gruba okładka, ilość stron, ciekawe czy jest podana, bo to różnie bywa, czy jest jakiś spis treści.
Tu nie widzę i tak jest numerowane, mam około 98 stron, tak więc teraz sobie zobaczymy jego strona po stronie. Jeżeli ktoś nie chce tej części oglądać, no to proszę przewinąć dalej, że ktoś się obawia jakikolwiek spoiler. I tak oto w pełni prezentował się to artbook. Powiem wam szczerze, jak na taki mały rozmiar, no to jest bogaty w dość sporo grafik, ciekawych, szczegółowych. W sumie tu było miejsca troszkę w to pudełko, że można było go zrobić dwa razy większego i nawet jak miało połowę mniej stron, to te grafiki po prostu lepiej by się prezentowały, bo naprawdę niektóre są tak szczegółowe i te mniejsze grafiki, no to powodują to, że musi się troszeczkę tam zatrzymać, się wpatrzeć, co jest ciekawego, ale ogólnie większość prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, solidny, ciekawy, mały, ważny, że w ogóle jest w tej oto edycji, w tej oto cenie, a nie tak jak porównujemy tę edycję na przykład do Zdechłego Pająka, to tam mamy no w sumie nic za horrendalnie wysoką kwotę, a tu mamy za w sumie podobną kwotę troszeczkę więcej rzeczy i nawet figurka jest moim zdaniem lepiej wykonana i teraz do niej właśnie przejdziemy. Tutaj mamy naszą figurkę, ale w sumie najważniejsze do tej figurki to jest to. Czyli dostajemy ekspozytor, który prezentuje się w to sposób. Mamy tutaj nazwę, że jest to Lords of the Fallen, edycja kolekcjonerska. Z tej strony wygląda tak, z tyłu wygląda w ten oto sposób i tu wygląda tak. No i powiem wam szczerze, że to jest zajebiste, bo pierwszy raz coś takiego widzę na oczy i naprawdę mega się to prezentuje. Dotrzymujemy też w zestawie, słuchajcie, pilota do kontroli tutaj LEDów, które są. A w środku wygląda to w ten oto sposób, też mamy taką grafikę. No i właśnie ten wspomniany pilot, słuchajcie. Wystarczy, że musimy nakierować sobie dokładnie na górę i wtedy mamy możliwość ustawienia jak chcemy tych oto kolorów. Są różne tutaj tryby. Mamy też flash, smooth, przejście, tylko trzeba właśnie trafić w ten oto, to oto miejsce. Weźmiemy na maksa i też oczywiście można sobie ustawić taki oto stroboskop, ale też stałe kolory. No ten pilocik troszeczkę ciężko działa. Żeby nam dobrze to wszystko działało, to musimy idealnie tego ten pilocik ustawić, no bo różnie to działa. Więc potem sobie postawimy figurkę, ale tak to ma może przełączenia przez ustawienia wielu kolorów, takie jak są tutaj. Więc działa. Telefon w dłoń, bo tak jest lepiej wam pokazać. Co do samej podstawki, prezentują się w ten oto sposób. Niestety jest tutaj pusty plastik. Tak to wygląda. Z tej oto strony mamy wystające takie też plastikowe, tak plastikowe, nie, no pół takim tym miękkie PVC figurki jakieś czegoś, nie mam pojęcia.
Tak wygląda ta pelerna. Jest już zrobiona z takiego miękkiego bardziej materiału. Tu w sumie nie ma niczego, a mogłyby jakieś grafiki też być, chyba że w grze to inaczej jest zaprezentowane. I tak oto wygląda tutaj nasza figurka przypiona do tej oto podstawki. Zobaczcie, jak fajnie zostały zrobione te wszystkie elementy, spasowane, ładnie pokolorowane. Pięknie się to prezentuje. Z tej oto strony też wygląda to zajebiście. Zobaczcie ten hełm. Bardzo ładnie to wygląda. No troszeczkę tu te elementy dają takim plastikiem. No ale ogólnie jego zrobienie wygląda mega. To i to jest po prostu dołączane osobno, tak więc prawie się spociłem to zakładając, żeby niczego nie popsuć. Ale w pełnej tutaj, zobaczcie, rozrachunku wygląda to zajebiście. I według mnie to figurka lepiej się prezentuje niż figurka, no, pajączka naszego. Bo tamta naprawdę za te pieniądze i takiej wielkości ma tyle łączeń tam widać, tyle jest niedorobionych elementów, że szkoda gadać. Chyba że ktoś z Was ma edycję kolekcjonerską Spider-Man na udostępnienie, no to piszcie do mnie na moje media. Z miłą chęcią przygadę na film, jeżeli ktoś ma taką chęć i wolę, bo chciałbym ją zobaczyć na żywo, żeby przedstawić swoją opinię, bo tak po grafikach to ciężko, a jednak te moje unboxingi chyba są najlepsze. No i co tu mamy jeszcze? Fajnie to wygląda. Dość ciekawie ta figurka się prezentuje. No tylko szkoda, że ona po prostu jest tych rozmiarów, bo miała być po prostu troszkę większa niż tutaj jest w moich rękach. Nie wiem, co poszło nie tak, dlaczego zostało to tak zmienione, czy oni się pomylili na początku, czy później stwierdzili, że jednak robią mniejszą, że troszkę koszta ścieli. No nie wiem. W takim razie, żeby skorzystać z tego ekspozytora, no to chyba trzeba zrobić to z powrotem, że włożyć to i włożyć tą figurkę do środka, tak? Chyba tak. Włożymy tą figurkę. Kurwa. Jest cało, już tego nie będę zakładał, bo ja nie lubię takich rzeczy. No i patrząc na w sumie tu, no to jest miejsce, zobaczcie. Jest w sumie tu troszeczkę miejsca więcej. Wystarczyło to inaczej rozwiązać i mi się wydaje, że ta większa figurka weszłaby tutaj bez problemu. No i to wygląda w ten oto sposób i teraz wystarczy po prostu użyć naszego pilota i tadam, wygląda to tak. Powiem wam szczerze, że zajebisty pomysł z takim ekspozytorem. Super to wygląda, tylko co tu? Co tutaj? To mogła być jakaś klapka, żeby tego nie było widać, bo to akurat wygląda słabo. No wiem, że to można włożyć z steelbooka, artbooka, ale ta część mogła zostać inaczej zaprojektowana, bo tak ekspozycja z czymś takim, nie wygląda to fajnie. Mogła być to jakaś klapka zamykana, czy coś w tym stylu. No i na to po prostu możemy założyć naszego protektora. I wtedy wszystko jest osłonięte, ale tą część można sobie nad samym czymś zakryć, żeby to się ładnie prezentowało. No i tutaj mamy też, patrzcie, inne kolory. Moim zdaniem wygląda to zajebiście i mega super pomysł. I ni cholery nie umywa się do pająka. Tak moim zdaniem. Jeśli mamy zostawić te dwie oto edycje, tym bardziej, że grę mamy w wersji fizycznej, a tam jest kod, tak więc tamty mają, a tu już nie. I co tu mamy jeszcze? I kolor niebieski, mój ulubiony. Fajnie to wygląda. No to tak, to teraz sprawdźmy sobie, ile faktycznie ona mierzy tutaj centymetrów. Bo, no tak, ma ona mniej, czy została to zmniejszona, czy ma... Nawet bym się pokusił, że ona nie ma tych 19, słuchajcie. Ona ma takie 17,5. 17,5 ma cała figurka. Jakby tak sprawdzić z tą podstawką. No tak będzie miała, do 19 to nie, bo 19 to byłoby tyle, gdzieś do tej lampki, co wam pokazywałem. Ona miała mieć wcześniej 23. No to zobaczcie. Widzicie? 17,5 gdzieś będzie miała. Bo z perspektywy będzie inaczej wyglądać. I 23, zobaczcie jaka różnica, jak ta figurka została wykastrowana. Więc to akurat zajebiście słabe zagranie. Gdy miała te 23, no to naprawdę mógł dać większą ocenę tej oto edycji, bo szkoda, że ta figurka nie jest z większych rozmiarów, bo by się prezentowała o wiele lepiej, ale mimo na tak mniejsze rozmiary to jest fajnie zrobione. Teraz sprawdźmy sobie wymiar, znaczy wagę i tu wlatuje moja urąbana waga kuchenna. No tak, może kiedyś ją wyczyszczę, ale to ma swój urok akurat do tych materiałów. I sprawdźmy, ile ta figurka waży ze wszystkim. Mamy tutaj 350 gramów, bardzo mało, ze względu na to właśnie, że ta podstawka jest w pełni pustym plastikiem i niczego tutaj więcej nie ma. No jeżeli chodzi o ten unboxing, to byłoby tyle. Tak cała ta edycja kolekcjonerska się prezentuje. Mamy tutaj steelbooka, mamy artbooka, grę wersji fizycznej, co jest najważniejsze, figurkę z ekspozytorem podświetlanym w wersji aluminiowej, to jest dość fajny gadżet, ciekawy,
ale czy będzie wykorzystywane? Jeżeli sobie przerobimy, tak jak Wam powiedziałem, no to wydaje mi się, że tak. Ale ostatecznie wydaje mi się, że to jest dość ciekawa edycja. Czy warta zakupu? Nie wiem, bo gra generalnie zebrała dobre noty od recenzji kupionych, ale recenzje już graczy nie były takie dobre, już tam leciały szóstki, siódemki, recenzje kupione około dziesiątek, a tak jest większości gier, zależy kto jak tam kasą sypnie. W tym oto przypadku nie wiem jaki będzie dalszy sukces gry, zobaczymy i to będzie nam tutaj jakby tą cenę kształtowało, ilość edycji też nie jest mi znana, więc nie jestem w stanie tego przewidzieć. Jeżeli te edycje będą się gdzieś pojawiały, a z tego co widziałem to ich na razie nie ma, więc edycja teoretycznie może utrzymać swoją wartość, tą, którą zapłaciliśmy na troszkę później. Zobaczymy, czas pokaże. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tej edycji. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału i też serdecznie dziękuję Lonkerowi za udostępnienie tej oto edycji. Jego wszystkie linki znajdują się na dole w opisie, to możecie sobie zobaczyć jego media i tam troszkę mu pospomóc. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!